Siemano, witajcie na kanale Git, ja jestem Burzyk. A ja Doman, cześć. Zapraszamy Was na porównanie bezpośrednie JBL-a Boombox 1 i Boombox 2. I po raz kolejny dziękujemy Piotrowi za udostępnienie jednego ze swoich JBL-i. Zaczniemy od wyglądu. Tutaj skupimy się tylko na różnicach. Niespełna 6 kg waży dwójka, 5200 waży jedynka, więc no około 700 gramów cięższy. Wymiarowo delikatnie jest większa druga generacja, ale to sobie zobaczycie wszystko w tabelce. Jeśli chodzi o wygląd, to cała ta główna część struktury, ona jest identyczna, nie zmienia się w żaden sposób. Przyciski sterujące na froncie, one delikatnie różnią się obwolutą i przyciskiem parowania. W jednym Bluetooth, w drugim nowy tryb JBL-a. Jeśli chodzi o dół, to mamy w dwójce wykrzykniczek, a raczej paseczek, który symbolizuje stan baterii. Tutaj były kropki, diody. Rączka, mam wrażenie, że się troszeczkę mniej palcuje, ale różnica największa w niej jest taka, że tutaj jest pod takim gumowym jakby czymś wylanym logo Boomboxa 2. Boombox 1 jest po prostu wyrzeźbione w samym tworzywie sztucznym od spodu. Taka gumowana rączka, wygodna w dwójce. W jedynce są tylko paseczki. Też jest to gumowane, ale wygląda lepiej, wydaje mi się, w dwójce. No i największa różnica tak naprawdę to są membrany. Tutaj są one dużo bardziej wyraziste. W dwójce mamy ładne, srebrne logo JBL-a z jednej strony, z drugiej wykrzyknik tak. Natomiast w starym były po prostu dwa razy loga JBL i one mało rzucały się w oczy. Podczas wibrowania nie przyciągały tak mocno uwagi jak w dwójce. Jeśli chodzi o tył, zaślepka, która jest no inaczej skonstruowana. Tutaj otwiera się od góry, tutaj od boku. Pod nią porty, jest po prostu ich mniej w dwójce. Zostały tylko te najpotrzebniejsze. Mamy ładowanie, gniazdo ładowania USB do ładowania urządzeń zewnętrznych, nie głośnika. Gniazdo serwisowe i AUX. Tutaj mamy dwa USB-ki do tego, poza tym bez zmian. Obie zaślepki naprawdę dobre, pod tym względem jest w porządku. Z tyłu w jedynce jeszcze był przycisk domowy, odświeżenia i outdoor, i indoor. Indooru, dokładnie, czyli gry na zewnątrz i w pomieszczeniu. Tu nie ma w dwójce. Tak jest, stopka to w zasadzie bez zmian. Mi się wydaje, że to jest bardziej facelifting, aniżeli nowa generacja, tak. A, bym to podsumował. Tak, gdybyśmy to tak na motoryzacyjne przełożyli, to tak jakby wyszło Renault Clio w nowej odsłonie wizualnej troszkę. Dokładnie, ale faktycznie ten jest naszym zdaniem zgodnie ładniejszy. Nowocześniejszy, ładniejszy, jest poprawa, jeżeli chodzi o wygląd, naprawdę. Jeśli chodzi o specyfikację techniczną, to tutaj już zasadnicze różnice zauważymy. Przede wszystkim, słuchajcie, JBL Boombox 1 ma 2x 30 W RMS. I tylko i wyłącznie 2x 30 W RMS, niezależnie od tego, czy to bateria, czy to prąd. Z kolei Boombox 2 ma 2x 30 na baterii i 2x 40 na prądzie. I widać te różnice w sonometrze już, bo w Boomboxie 1 zawsze jest około 104, 105, 103, tak się wahają te decybele, jak odsłuchujemy. Z kolei w Boomboxie 1, w Boomboxie 2, przepraszam, w okolicach 100 decybeli jest na baterii, w okolicach 104, 105 jest na prądzie. Także tutaj widać, że jest to podniesienie, tylko ale z drugiej strony jest głośniejszy, właśnie, tak w ogólnym rozrachunku. Wydawało mi się, że to powinno pójść w drugą stronę, że tutaj powinna być na baterii taka sama wartość jak ten ogólnie, a na zasilaniu prądowym, że tak powiem, powinno być jeszcze głośniej. No tak nie jest, ale to dlatego, że naszym zdaniem ten ma więcej wysokich tonów, do tego jeszcze dojdziemy. Słuchajcie, zasadnicza różnica to też bateria, o której wspomniałeś, bo w Boomboxie 1 mamy 20 tysięcy mAh, z kolei według specyfikacji w Boomboxie 2 mamy 10 tysięcy mAh, ale, jeden i drugi ładują się przez około 6,5 godziny i jeden i drugi mogą pracować nawet przez 24 godziny, co sprawia, że tutaj wygląda na to, że jest lepsza optymalizacja, lepsze zarządzanie baterią jest po prostu w dwójce, ale to z kolei jest konsekwencja pewnie też Bluetootha, bo 4.2 mamy w Boomboxie 1, 5.1 mamy Bluetootha w Boomboxie 2. No jeżeli chodzi o zasięg, to mam wrażenie, że faktycznie przez ściany jest trochę lepiej, taka jakość połączenia jest troszkę lepsza w Boomboxie 2, ale jeden i drugi możemy spokojnie oddalić się na dalszą odległość i słuchać swobodnie. IPX7 mamy też w jednym i drugim, więc tutaj myślę, że nie ma co za to jakoś się do tego odnosić. No to tak w kontekście specyfikacji, no to myślę, że cóż więcej tu można dodać. Dodaj jeszcze to, jak się parują. Stary Boombox paruje się w starej technologii, nowy Boombox w nowej technologii, więc ze sobą niestety połączyć się ich nie będzie dało. No nie, bo mamy JBL-a Connecta w jedynce, w dwójce party Boosta, więc no niestety nie ma kompatybilności wstecznej, nie można ze sobą ich sparować. No trochę szkoda. Posłuchajmy. Na ślepo, bo zrobimy blind test. Doman już w maseczce, ja też zaraz zakładam. Tym razem, żeby było odmiennie, to Doman wypowie się pierwszy. Ja będę równał do niego, zobaczymy. Zakładamy i zatykamy uszy. Panie Adsonie, do dzieła. Czyń pan honorarium. Uwaga, zatkane uszy. Dobra, możecie odetkać. O jest, ale się zatkało.
Jak dobry miodzik by się zatkał. Zaczynamy piosenką Feel Good. Czyli najpierw to elektronicznie, później rockowo. To dodajmy, że dzisiaj słuchamy na dwóch utworach, żebyście też mogli posłuchać przez około 30 sekund jedna i druga piosenka. I co, dopiero wypowiadamy się po dwóch, tak? Co mnie tutaj? O, co się. Czas. No już tak. Agresja mi się... Załączyło. Czas start. Wiesz już? Co wiem? Który jest który? Bardzo podobnie grają. Ja już wiem, który jest który. Pewnie się pomylę teraz, jak tak powiedziałem. Od razu powiem, drodzy widzowie, jeżeli chcecie, to też w komentarzach możecie pisać, który waszym zdaniem grał pierwszy, który drugi. Dlatego, żeśmy odsunęli głośniki, żeby nie było tak, ich widać w drugim kadrze. Jak w fartyboksie i boomboksie, gdzie membrany skakały. No, muszę powiedzieć, że różnice nie są duże, jeżeli chodzi o odsłuchy. Naprawdę to jest no, nie do końca może czysty strzał, ale wydaje mi się, że pierwszy grał boombox 1, drugi grał boombox 2. Tak? Tak. No to ja uważam zupełnie odwrotnie. Moim zdaniem... Obym się nie mylił, bo wyjdę na kompletnego ignoranta, ale wydaje mi się, że dwójka grała pierwsza, bo tam było dużo więcej basu, dużo mniej wokalu, dużo mniej instrumentów. I co ciekawe, w ogóle w ogólnym rozrachunku dużo bardziej podobał mi się ten, który grywał jako drugi. I mam nadzieję, że to był Boombox 1. A zaskoczyło mnie to, bo na odsłuchach takich przedtestowych, przedblind testowych, bardziej wydawało mi się, że ten głęboki bas podoba mi się w dwójce. A jednak teraz odwracam to, o ile się nie mylę. W każdym razie pierwszy grał dwójka, drugi grał jedynka. No, podnieście. Wiecie już, który grał który, czy? Nie. Drugi grał jedynka. Drugi grał jedynka, pierwszy grała dwójka. To była kolosalna różnica, to czyli chyba... Panie domanie, nic się nie zmieniło przez mój okres kwarantanny. Nic się nie zmieniło. Czy tutaj, bo z reguły się w miarę zgadzamy, można się pomylić w drobiazgach, ale dla mnie te głośniki brzmią zupełnie inaczej, prawdę mówiąc. Jest kolosalna różnica. Nie, ja takiej różnicy nie słyszałem. Dla mnie była kolosalna. Tutaj w tej piosence pierwszej... Jak to było? I want to feel good. Feel good. Tam były jakieś marakasy, były coś i to wszystko było tak fajnie słychać na tym drugim grającym głośniku, czyli na jedynce. W dwójce nie było nic, był tylko bas. Wokal był taki przytłumiony. Ale tak, to prawda. Ten pierwszy grający grał trochę bardziej basowo. Dużo bardziej. Drugi grał szerzej. I to drugi grał ci, szerzej, ci no. Którzy lubią bas, to może będą zadowoleni, ale ja kurde, wciąż się trzymam tego, że mi się podoba jednak ta specyfika jedynki, bo tam bas nie jest tak mocny, to trzeba sobie powiedzieć wprost, natomiast nie, no czy bas nie jest, no też słychać bas. Jest dobry, ale nie jest tak mocny jak w dwójce. A jednak te wszystkie instrumenty rockowe, czy wokal, czy właśnie jakieś tam gdzieś słyszałem marakasy w tle, no to tutaj da się usłyszeć. Tutaj nie za bardzo. Nie, no też ja słyszałem i tu i tu. Dobrze, oczywiście. Dzięki przestrzenny high definition. Ale to ja wygrałem, więc raczej moje słowo no więcej no, znaczy no, w tym no, wypadku. Wygrałeś, no nie ma co ukrywać. No. Nic się nie zmienia. Ale wracamy jeszcze do testu, bo to jest jeszcze kwestia ceny teraz. No właśnie.
No to zacznij, wypowiedz się. Słuchaj, no jeżeli bardziej Ci się podobała jedynka, no to nawet dobrze, że Ci się bardziej podobała jedynka, bo jedynka kosztuje w okolicach 1500-1600 zł, z kolei dwójka w okolicach 2100. Jest 500-600 zł różnicy. A to jasno może stawiać JBL-a 1 tutaj na przedzie, że warto kupić w takim razie jedynkę. Dla takich osób, które niekoniecznie chcą głębokiego, potężnego basu, bo on jest faktycznie mocniejszy, a raczej tych wyższych tonów, tych bardziej detali, chociaż wydawało mi się, że to ten będzie bardziej zbalansowany, jak go testowaliśmy, a jednak słuchając dwóch na raz, dopiero, no powiedziałbym, przejrzałem na oczy, ale tak naprawdę to nie wiem. Przejrzałeś na uszy. No właśnie. A to nie jest też taka przepaść, żeby nie było, nie? Nie, absolutnie, oczywiście, że nie. One oba mają naprawdę przyjemną barwę dźwięku, fajnie to brzmi, ale jednak bardziej przekonuje mnie w tym momencie ta charakterystyka bardziej analityczna Boomboxa 1. No teraz posłuchajmy jeszcze dwójeczki. No nie masz wrażenia, że tu naprawdę mniej słychać tych instrumentów? Poczekaj. Jest trochę bardziej przytłumiony, jak się tak posłucha, no. A weź jeszcze odpal jedynkę. Tak, tu jest tak... No, masz rację. Co mogę powiedzieć? U mnie to był czysty strzał, bo ja po odsłuchaniu po 5 minutach już nie pamiętam, co grało. Ja powiem Ci, że byłem zaskoczony. Ja byłem przekonany, że Ty wiesz, bo dlatego się wyrwałem, że ja już wiem, żeby nie było, że od Ciebie ściągnąłem, ale zaskoczyłeś mnie totalnie pomyłką. No nie, ja aż takiej mega różnicy nie słyszę. I ja wracam do tego, że nie oceniam, że to jest lepsze ogólnie, tylko że mnie się bardziej podoba. Mimo wszystko. Przynajmniej właśnie szczególnie w takim rockowym kawałku. Ale tak jak wspomniałeś, głębia i basik jednak w dwójce chyba będzie lepszy dla tych, którzy tego właśnie oczekują. Dokładnie. Tu z kolei lepiej, że wysokie, średnie lepsze w jedynce. Bardzo ciekawe, myślę, porównanie. Nareszcie troszeczkę rocka dołożyliśmy. Tak jest. Dobra rywalizacja. Do zobaczenia w następnych materiałach. Uj, w uszach się nie zmienił. Muszę jednak te uszy umyć kiedyś przed testem. Jednak nie zostawiajcie mnie ze sobą. Jeszcze nie te czasy. Spokojnie. A ty już rok już mówisz spokojnie. Spokojnie. Nadejdzie ten moment.